Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik. Dzień dobry, panie Wojciechu. Dzień dobry, panie Andrzeju. Panie Wojciechu, taki radosny pan ma głos, ale ja kilka dni temu, dokładnie tydzień temu, pojechałem, proszę pana, na Kociewie pana. I? I noc była straszna z piątku na sobotę. Ja byłem co prawda w pewnym oddaleniu od tego oka cyklonu, tak bym to nazwał, ale było strasznie, jeszcze takiej burzy nie przeżyłem, a później jak wracałem do Koszalina z tych Borów Tucholskich, to widok jak po bombie atomowej. Jak pan przeżył to? Tam jak po bombie atomowej, proszę pana. No trochę wiatru było, to nie był pierwszy wiatr. Kilka lat temu pokazywaliśmy trąbę powietrzną, która połamała taką ścieżkę, autostradę zrobiła w lesie. To są normalne zjawiska przyrody, jak pan poczyta księgi ze średniowiecza, opisują też tego rodzaju wiatry. Klimat ma cykliczne zakręty. Teraz jest ocieplenie, które 1000 lat temu rozpuściło wszystkie lody na Grenlandii, tam się Wikingowie osiedlili i w momencie przejścia są gwałtowniejsze burze. No nie ma się czego specjalnie dziwić. Natomiast bać ma się pan czego. Wie pan, czemu pan się bał? Bo pan się nie modli. Ja tak, to ciekawe. Ja natomiast żyjąc na prerii, znalazłem sobie środki zabezpieczenia. Otóż właśnie z tamtych czasów, jeszcze średniowiecznych, są pewne modlitwy oraz pewne no takie drobiazgi poświęcone na przykład przez egzorcystę, które zakupuje pan na rogach swojej posesji i ma pan, pod warunkiem, że pan w to wierzy, gwarancję, że pana ominą wichury. No. Mój stryj przy ostatnich wichurach zaobserwował, że gdzie była kapliczka na posesji, tam wicher nie uderzył, zboża nie wyłożył. Gdzie się ludzie modlą i zapraszają księdza, żeby poświęcił ziarno przed siewem, tam nie wyłożyło się. A kto nie łazi do kościoła albo zbiory robi w niedzielę bądź w święto maryjne, temu się wyłożyło. Panie Wojciechu, ale to troszeczkę pan przesadził, bo nie wiem, co na ten temat powiedzą ludzie, którzy stracili, proszę pana, całe majątki w tej trąbie powietrznej, czy jak to tam nazwać. Ludzie stracili życie. No to nie powie pan, że dlatego, że się nie modlili, panie Wojciechu. No bez nie, sensu. Indywidualnych przypadków nie rozważam, rozważam średnią statystyczną. W indywidualnych przypadkach, wie pan, no może pan zginąć od pioruna w trakcie modlitwy, bo Pan Bóg pana chce wziąć do nieba, kiedy pan jest święty i ominie czyściec. Dla pańskiego dobra to robi. To są kwestie indywidualne i broń Boże, nie wyśmiewam się z ofiar. Stwierdzam tylko, że pan się bał, bo pan się nie ma do czego odwołać, kiedy jest nawałnica silniejsza od pana. Ja natomiast mogę się zawsze rzucić na kolana, zapalić gromnicę i jakoś mnie to pozycjonuje w mniejszej kuli strachu niż pana. A to, czyli co, łatwiej się panu żyje, panie Wojciechu, że tak to tak, nazwę, bo to nad panem czuwają siły jakieś nadprzyrodzone, moce niebieskie czy jakieś inne, a ja to no nie co tam? Moce, no? Tylko Bóg Ojciec w Trójcy, jedyny, proszę pana, Syn Boży i Duch Święty, no jeden, nie jakieś moce nadprzyrodzone, feng shui, proszę pana, i Budda, nie wiadomo co, tylko konkretny Bóg. Te straty, które powstały, panie Wojciechu, tysiące hektarów lasów powalonych, no to te siły, o których pan mówi, nie spowodują, że on szybko odrośnie, tylko ludzie będą musieli posadzić i to będzie trwać latami, niestety. Tak, jeśli to były uprawy przemysłowe, a większość lasów w Polsce to są w tej chwili uprawy przemysłowe, to tak, człowiek będzie musiał to odtworzyć ręcznie, bo człowiek chce szybko mieć drewno czy papier i tak dalej. Natomiast jeśli to były stare lasy, które same się odtwarzają, to człowiek ze względu być może na estetykę terenu albo na przejezdność dróg pousuwa najgorsze zniszczenia i potem zostawi ten las, on sobie świetnie da radę. No w każdym razie takiego widoku jak w okolicach tego Suszka, tam główna droga taka przebiega ze wschodu na zachód naszego kraju, to nie widziałem dawno. To może teraz trochę o kłamstwie porozmawiamy, zgadza się pan? Proszę uprzejmie. Przeprowadzono badania, proszę pana, na zachodzie. I z tych badań wynika, że stosunek ludzi do kłamstw jest dość płynny, chociaż uczciwość była ogólnie ceniona w tych badaniach, to kłamstwa, i teraz w cudzysłowie, konieczne dla osiągnięcia celu uznawanego przez daną osobę za moralne, były często akceptowane. W skrócie mówiąc, panie Wojciechu, jeżeli lubimy jakiegoś polityka i on w kampanii wyborczej kłamie, no to mu wybaczamy, proszę pana, bo cel
jakiś był wyższy. Zgadza się pan z takim dualizmem moralnym, tak bym to nazwał, albo może z takim podejściem do życia, czy też do tego, co mówią ludzie, że cel uświęca środki. Nie wiem, gdzie pan stawia my, bo nie wiem, jakie to pismo. Jest różnica pomiędzy badaniami, które publikuje, a wcześniej zamówiła Trybuna Ludu, a Tygodnik Powszechny, czy Niedziela. To pan ma tutaj tytuł, panie Wojciechu, Social Psychological and Personality tak. Science, takie nie, pismo. Nieistotne, no. Bo to może być Trybuna Ludu w ramach większego zjawiska, jakim są pisma psychologiczne. I wtedy osoby, które to czytają oraz podlegają badaniu, to są inne osoby. Generalnie jest tak, wracając do tego wątku z huraganami, proszę pana. Otóż lewica ma mniejsze opory kłamać i elektorat lewicy ma mniejsze opory w wybaczaniu kłamstwa, bo dla nich kłamstwo jako takie jest problemem być może towarzyskim, albo jak mnie złapią, no to jest niewygodnie, że mnie przyłapali. Natomiast środowiska katolickie mają dużo większy problem z kłamcami i z kłamaniem, bo to jest jednocześnie grzech. I jak pan zrobi badania w lewicowych czy liberalnych kręgach, to panu wyjdzie, że właśnie no, tak polityk musi sobie czasem pomóc w ten sposób, że nagina rzeczywistość albo wprost kłamie, bo inaczej by nigdy nie wygrał. Czyli sądzi pan, że to atrybut lewicowych raczej, tak? Stron sceny politycznej, kłamstwo. Lekko przychodzi, tak, panie Wojciechu? Proszę pana, no, nie, musielibyśmy mieć na przykład polityka ze Świadków Jehowy. Oni słyną z tego, że ponieważ to jest sekta, to mają ortodoksyjne podejście do różnych przepisów, które im tam ktoś napisał. Między innymi słyną z tego, że nie kłamią. I jak pan sobie weźmie księgową ze Świadków Jehowy, to ona pana nie oszuka, ale jednocześnie dla pana nigdy nie nagnie przepisów dla Urzędu Skarbowego. Bo ona ortodoksyjnie, w pewnym sensie bezmyślnie, nigdy nie kłamie. No taką ma zasadę. Tak, na takiego trzeba by wziąć polityka Jehowego i zobaczyć, proszę pana, czy to się sprawdza również w polityce u nich. I to byłoby dobre badanie na jednej osobie. No tak, ale wniosek taki z tych badań, panie Wojciechu, dlatego przedstawiłem panu tę informację, jest taki, że postaci ze świata polityki mogą zachowywać się w nieuczciwy sposób bez uszczerbku dla swojego wizerunku, przynajmniej w oczach swoich zwolenników. Czyli inaczej mówiąc, polityk złapany na kłamstwie, a to tak było akurat wtedy, że powiedziałem, to tam wiecie, wybaczcie mi i tak dalej, albo nawet nie musi tego mówić, a ludzie mu wybaczają. Dobra, ale jednocześnie na tym samym zachodzie, do którego pan się odwołał, w roku 2016 przeprowadzono ogromne badanie społeczne na ogromnej grupie 220 milionów ludzi. I Hillary Clinton przegrała, bo była wielokrotnie przyłapana na kłamstwach. Przegrała również wewnątrz swojego elektoratu. Natomiast Donald Trump, który zawsze mówił prawdę, nawet jeśli ona była niewygodna politycznie, nawet jeśli potem miał kłopoty wizerunkowe, bo chlapnął coś, jak mówimy, powiedział za dużo prawdy i brzydko brzmiało. On wygrał, czyli proszę pana, prawda wygrała z kłamstwem w tym przypadku i w tamtej kampanii 2016 roku chodziło głównie o kłamstwa Hillary Clinton, cała reszta była drugorzędna. A pan jak sądzi, czy kłamstwo jest nieuniknione w polityce, w wypowiedziach polityków? Bo wydaje się, że tak, bo czasami trzeba skłamać, żeby osiągnąć jakiś wyższy cel, można by było taki wniosek wysnuć. Absolutnie się z tym nie zgadzam, tylko jeszcze musimy ustalić między panem a mną, czym jest kłamstwo, bo w rycie katolickim masz nie dawać fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu. Natomiast pan być może poszerza każde niepowiedzenie prawdy, nazywa kłamstwem. I teraz nie, no, ja wychodzę od klasycznej, proszę pana, definicji tego, co to jest prawda, czyli że to zgodność myśli z rzeczywistością i taki jest mój pogląd na sprawę. Czy jest kłamstwem przeciwko bliźniemu swemu, kiedy lekarz wie, że facet ma za chwilę umrzeć, ale jednocześnie on ma jutro ślub córki? I pyta, proszę pana, będę żył, a ten lekarz mówi, proszę pana, spokojniej, niech pan idzie na ślub córki, wszystko okej. A dopiero po tym ślubie, tydzień później, mówi mu, proszę pana, proszę do szpitala, bo pan jest umierający. No tak, siła wyższa, to no ja wiem, panie Wojciechu, tak może no, też podchodzić do sprawy. Więc jest istotne, czy robimy to dla dobra drugiej osoby, czy przeciwko tej drugiej osobie. Moim zdaniem kłamstwa polityków są zawsze przeciwko narodowi. Zawsze. Dlatego chcemy oglądać u polityków oświadczenia majątkowe, że im nie wierzymy.
sporządzone przez nich, a potem sprawdzamy za pomocą różnych aparatów państwowych, czy napisał prawdę. Dlatego są kary za fałszywe oświadczenie lustracyjne, bo każde kłamstwo polityka jest przeciwko przynajmniej jakiejś części narodu. I ja bym ich za kłamstwa karał, proszę pana, solidnie. Jeżeli w kampanii wyborczej powiedział coś, a potem nie dotrzymuje, powinien tracić mandat. To jest instytucja odwołania posła, przeniewierzenie się obietnicy wyborczej. Trzeba by było taką zasadę może wprowadzić, że wypisuje się, taki polityk wypisuje te główne swoje postulaty, obietnice wyborcze i mamy do tego dostęp i go rozliczamy, proszę pana. No, proszę pana, to jest kontrakt społeczny. On na tej bazie uzyskał nasze głosy, czyli coś od nas wyłudził. Jeżeli potem się sprzeniewierza tym obietnicom, to coś od nas wyłudził i za wyłudzenie powinna być utrata rzeczy wyłudzonej. Co wyłudził? Wyłudził głosy, które go zaprowadziły do parlamentu i powinien stracić w związku z tym tę nagrodę, jaką jest stołek w parlamencie. Prosty interes. No prosty interes, ale u nas jest tak, proszę pana, ja tak sądzę, no przecież nie jestem politykiem, że oni sobie myślą, a tu dobrze opracowałem kampanię wyborczą, moi doradcy, tu skłamaliśmy, tam powiedzieliśmy półprawdę, tu nieprawdę, ale wygraliśmy i teraz mamy wyborców, wiemy gdzie, no bo co nam zrobią, panie Wojciechu, prawda? No, no bo co proszę zrobią? Pana, przed wojną była instytucja odwołania posła, ja bym wrócił do dobrych tradycji przedwojennych, zacierając cały komunizm i postkomunizm, bo w tej chwili żyjemy w ramach konstytucji postkomunistycznej, która powinna być napisana od zera przez kogoś zdrowego, a nie przez sługę Moskwy Kwaśniewskiego. No panie Wojciechu, ale to wie pan, tu wkracza pan w takie obszary, jakbyśmy zaczęli mówić szczegółowo o tej konstytucji, to nie wiem, co by tam się panu nie spodobało w niej. Wszystko, proszę pana, przede wszystkim autor. Wszystko, nie no ma tak, odwołania. Autor, no, autor, nie ma no. odwołania do faktów historycznych. Otóż królową Polski jest Maryja i obrał ją na królową państwa suwerenny król. W związku z tym to powinno być w konstytucji napisane, że jesteśmy monarchią konstytucyjną, a nasz monarcha siedzi w niebie. Panie Wojciechu, świat się zmienia. Jest, no, że użyję klasyka. Wszystko płynie, proszę pana. To było dawno, dawno. To jest może wasze lewicowe no. myślenie. Wszystko płynie i wszystko tego. Nie. Zbrodniarzy osądzić, tak jak Mossad ich ścigał do Argentyny, mieli po 102 lata i dostawali kulę w łeb jako wyrok za Holokaust. W związku z tym nie wszystko płynie, tylko niektóre rzeczy są stałe. Sprawiedliwość zawsze ma znaczyć sprawiedliwość. Tak, panie Wojciechu, pan monarchista jednym słowem jest. Powrót króla najlepszy byłby, tak spłaszczam nie, słowem monarchista, pana. Monarchista, bo mamy królową, jest nią Maryja w niebie, legalnie obrana przez legalnego władcę polskiego. W związku z tym nie odwracajmy się tyłkiem do tych faktów. No panie Wojciechu, to no tak, ale pan rzeczywistość miesza w z takim obszarem, nie wiem, duchowości, powiedziałbym, panie nie, Wojciechu. Nie, to jest rzeczywistość. Wyobrażeń. Moja duchowość jest rzeczywista, panie Andrzeju. Ona nie jest urojona, tylko jest rzeczywista, więc nie mieszam rzeczywistości z czymś, czego nie ma. Dla większości Polaków, wbrew pańskiemu światopoglądowi, Bóg istnieje fizycznie i na ołtarzach jest żywy Bóg w hostii, codziennie, proszę pana, wielokrotnie powtarzany. No, panie Wojciechu, to już kończymy w takim razie, żeby nam się nie zrobiło jedno radio, co ma siedzibę swoją w Toruniu z naszej pięknej audycji. Nie bardzo dobre radio słuchane bardziej niż Radio Koszalin, tak, proszę tak, pana. Na pewno nie, panie Wojciechu, na pewno nie. No jak nie jest bardziej słuchane? No, kilka milionów ludzi słucha. No, ale gdyby brać proporcje pod uwagę i zasięg, panie Wojciechu, to nie wiem, czy taka byłaby prawda, jak pan powiedział. Proszę państwa, dobrze. Dzisiaj dziękujemy państwu serdecznie za uwagę. Usłyszymy się za tydzień. Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.